Cześć, witajcie kochani. Dzisiaj będzie bardzo ciekawy materiał, ponieważ zgłosił się do mnie jeden z inwestorów, który poprosił, aby w jego domu wykonać instalację fotowoltaiczną, hybrydową wyspową z magazynem energii oraz zainstalować pompę ciepła. Tak jak mój dom budowałem od zera i te wszystkie rozwiązania u siebie mam również wdrożone, tak tutaj będziemy mieli do czynienia z budynkiem, który już ma kilkanaście lat, także będzie on niejako modernizowany i rozbudowywany o te wszystkie układy. Chcę, żebyście po prostu zobaczyli, że to nie jest tak, że tego typu rozwiązania można wykonywać tylko i wyłącznie w nowych budynkach. W tych, które już istnieją, także można to wszystko zainstalować i będzie to naprawdę bardzo dobrze działało. Ze względu na to, że jest to dużo elementów, które będziemy montować, ten materiał myślę, że podzielę na kilka odcinków i wtedy dosyć szczegółowo pokażemy Wam, jak to montujemy, co, gdzie łączymy, jak to potem funkcjonuje. Także bardzo serdecznie zapraszam do oglądania. Lecimy! Instalację wykonywaliśmy na istniejącym 15-letnim budynku, który ma dach o powierzchni 150 m2. Postanowiliśmy rozmieścić tutaj ją, dzieląc ją na trzy łańcuchy, na łańcuch południowy, południowo-zachodni oraz zachodni. Wybraliśmy tutaj ze względu na pokrycie dachu gontem rozwiązanie oparte o montaż na szpilkach, czyli tak zwanych dwóch gwintach i profilach stosowanych do instalacji fotowoltaicznych. Dzięki temu zachowaliśmy odpowiednie odstępy od powierzchni dachu. Mamy szczelinę wentylacyjną i bez żadnego problemu będziemy mogli położyć panele. Panele nie będą się grzały, powierzchnia dachu nie będzie się grzała, dzięki czemu instalacja będzie wykonana zgodnie ze sztuką. Ponieważ będzie tutaj zainstalowany system SolarEdge, to pod każdym modułem ten system wymaga montażu optymalizatora mocy i tak też właśnie zostało tutaj zrobione, że na profilach zostały przykręcone właśnie optymalizatory, dzięki którym każdy z paneli będzie pracował niezależnie i właśnie z tego względu jest możliwa instalacja na kilku połaciach, nawet mniejszej ilości modułów, dlatego że MPPT na poziomie modułu daje nam tutaj możliwości podniesienia napięcia i niezależnego zarządzania całą instalacją, bez względu na to, jak dana połać w danej chwili jest nasłoneczniona. Dzięki tym optymalizatorom oczywiście mamy pełne bezpieczeństwo przeciwpożarowe, jak również mamy o wiele większe uzyski, szczególnie w pochmurne dni i dzięki temu właśnie cała instalacja będzie nam wytwarzała nawet do 25% więcej energii. Przewody zostały poprowadzone po dachu, umocowane do profili i wykorzystaliśmy w celu wejścia do budynku jeden z istniejących kanałów wentylacyjnych, tak aby dostać się przewodami bezpośrednio do garażu, gdzie będą zainstalowane falowniki. Panele, które są tutaj zainstalowane, to moduł Trina Solar 395 W peak. Takich modułów tutaj mamy 18 sztuk, gdzie na każdej z połaci jest zainstalowane po 6 sztuk. Dzięki temu rozwiązaniu cała instalacja będzie miała moc 7,1 kW. Natomiast ze względu na to, że system będzie tutaj również dodatkowo wyposażony w magazyn energii, a inwestor chciał sobie tutaj tak wykonać system, aby był on rozwojowy i na chwilę obecną miała być podtrzymywana tylko jedna faza, stwierdziliśmy, że taki podział będzie bardzo optymalny i wykorzystamy w tym celu nie jeden falownik trójfazowy, ale trzy jednofazowe i właśnie każda z połaci dachu i każde sześć paneli będzie odpowiadało za jedną niezależną fazę. Podczas wykonywania instalacji bardzo ważne jest oczywiście to, aby prawidłowo wykonać uziemienie. W tym celu właśnie wbijamy szpilki dosyć głęboko i dokonujemy pomiaru, tak aby być pewnym, że uziemienie jest odpowiednie, wystarczające i że instalacja będzie wykonana zgodnie z wymogami i ze sztuką. Docieramy do garażu, gdzie właśnie jest rozrysowane i planowane, jak będą wisiały falowniki, w jakiej konfiguracji będą podłączone.
I tak właśnie, jak widać, jednostki SolarEdge'a jednofazowe. Każdy falownik o mocy 3,5 kW. Będzie zainstalowany jeden obok drugiego, a pod fazą, która będzie podtrzymywana, zostanie zamontowana jednostka Victron Energy Quattro o mocy 5000 VA. I dzięki tej jednostce faza właśnie L1, czyli tak naprawdę ta, która jest w budynku najbardziej obciążona, będzie podtrzymywana i będzie tutaj zarządzanie energią i dzięki temu inwestor będzie mógł oszczędzić sporo pieniędzy, ponieważ w budynku oczywiście planowana jest także pompa ciepła i są dosyć duże pobory energii, natomiast no to zrównoważenie międzyfazowe jest tutaj trudne do wykonania w sposób standardowy, dlatego właśnie taka została podjęta decyzja. Jeżeli chodzi o rozkład prądów, no to niestety tutaj w budynku są sytuacje, że napięcie dosyć mocno skacze, pojawiają się jakieś dziwne zachowania w dni słoneczne, w zimie oczywiście napięcie spada, w związku z czym no tutaj nie było wyjścia i magazyn energii stał się jedyną rozsądną drogą, aby uchronić się zarówno przed rosnącymi cenami energii, jak i przed sytuacjami, w którymi falowniki nam się wyłączają z powodu złych parametrów sieci. Elektryk tutaj oczywiście sprawdził dokładnie, jak jest wykonany rozdział energii. Były tam pewne problemy techniczne z połączeniem na fazach poszczególnych, ale oczywiście zostało to wszystko uporządkowane, prawidłowo dopasowane i podłączone, tak aby system mógł działać i aby wszystko było bezpieczne. W tej chwili właśnie montowane są zabezpieczenia nadprądowe i przeciwprzepięciowe, zarówno tutaj po stronie AC, jak i po stronie DC. Zgodnie z wszelkimi wymogami stawianymi przez SolarEdge i przez instalacje fotowoltaiczne. Decyzja zapadła w kwestii magazynu energii taka, aby jakby w tym pierwszym etapie wykonać go w oparciu o akumulatory żelowe, czyli inaczej mówiąc akumulatory kwasowe, ale też marki Victron Energy. Cztery jednostki, każda 220 Ah, 12 V, połączone szeregowo, dzięki czemu uzyskujemy łączną pojemność 10 kWh przy napięciu 48 V. Wszystkie przewody zostały odpowiednio zarobione, zagniecione, opalone termokurcze, tak aby wszystko było też wykonane prawidłowo, zgodnie ze sztuką. I to, co najważniejsze, przy tego typu instalacjach nie używamy oczywiście BMS-ów, natomiast używamy balanserów, dzięki którym ładowanie poszczególnych akumulatorów i napięcia pomiędzy nimi będą bardzo wyrównane, co zdecydowanie przedłuży nam żywotność właśnie tychże akumulatorów. Docelowo oczywiście planowana jest ich wymiana na akumulatory LiFePO4, ale to w momencie, kiedy dopiero będzie system rozbudowywany o kolejne jednostki wiktronowskie, jakby już w momencie, kiedy będzie to rozbudowywane właśnie do trzech faz, do podtrzymania wszystkich faz niezależnie, bo takie są dalsze plany właśnie na tej inwestycji. Tutaj, tak jak widzimy, główna jednostka 5000 VA, czyli 4000 W, 4 kW mocy czynnej ciągłej, co w zupełności wystarcza do podtrzymania jednego falownika 3,5 kW. Jak wspomniałem właśnie o balanserach, dzięki nim akumulatory będą się prawidłowo ładowały i prawidłowo rozładowywały i ich żywotność będzie zdecydowanie dłuższa niż w przypadku, gdyby tego rozwiązania nie było. Także gorąco zachęcam do tego, że jeżeli ktoś myśli o właśnie montażu w oparciu o akumulatory kwasowe, żeby koniecznie zastosować również system balansowania. Podłączony jest również czujnik temperatury, dzięki czemu wiemy, że na przykład w danym momencie, który złącze się nie grzeje, że nic złego się z nim nie dzieje i system to kontroluje i monitoruje na bieżąco. Tutaj mamy główną jednostkę sterującą Control GX, kolor Control GX wiktronowski, dzięki któremu możemy zarządzać energią i jej przepływami, zarówno sposobem ładowania, jak i rozładowywania magazynu energii, w zależności od potrzeb, od godziny, od parametrów, które są w danym momencie. Właśnie widzimy, jak trwa końcowa konfiguracja systemu i jak to się wszystko odbywa. Mierzymy z napięcia, sprawdzamy, co się dzieje na poszczególnych fazach, jakie są wyniki, dzięki czemu wiemy, że system będzie działał prawidłowo i że będzie dopasowany do potrzeb i do wymogów, jakie stawia nam tutaj inwestor. Moi drodzy, jeżeli Wam się podobał materiał, jeżeli Wam się podobała ta realizacja, to oczywiście standardowo bardzo proszę o łapki w górę, o liczne subskrypcje, o komentarze. Będę na nie jak zwykle odpowiadał i oczywiście zapraszam do
wielu kolejnych odcinków, bo jest ich nakręconych więcej z tej właśnie realizacji. Dziękuję, do zobaczenia.